ambasadzie Egiptu, a dokładnie w konsulacie mieszczącym się przy ambasadzie Egiptu możemy załatwić różne sprawy i tych spraw dosyć sporo. Dzisiaj rozmawiam z Kasią. Dzień dobry. Ja nazywam się Tomek, pracuję w Visa Service, gdzie pomagamy załatwić sprawy w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Dzisiaj będziemy mówić na temat ambasady Egiptu, co możemy tam załatwić, gdzie się mieści, jakie sprawy możemy załatwić w ambasadzie Egiptu, jakie usługi świadczone są dla Polaków, a jakie są dla innych narodowości. Podsumujemy sobie ten urząd. Prosimy też na koniec tego filmu o zadawanie różnych pytań i podpowiedzi, jakie informacje chcecie Państwo jeszcze usłyszeć. Ważna informacja dla osób, które ambasadę Egiptu odwiedzały już wielokrotnie. Ambasada Egiptu w Warszawie zmieniła swój adres i obecnie znajduje się przy ulicy Wiertniczej 154. Poprzedni adres ambasady znajdował się przy ulicy Alzackiej 18. Nowa lokalizacja, położona na południu miasta, zapewnia łatwy dostęp zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. I przy ambasadzie, to jest taka informacja, którą trzeba też pamiętać, że przy ambasadach mieszczą się konsulaty. To jest najczęściej ten sam budynek, natomiast konsulaty mogą być też, mieć swoje inne adresy. Na przykład jest jedna ambasada, natomiast mamy kilka konsulatów. Jeśli chodzi o ambasadę Egiptu, ambasada, konsulat, to jest ten sam budynek. My się skupiamy na pracy konsulatu, bo musimy pamiętać, że ambasada ma też swoje inne zadania, natomiast my mówimy na temat dokumentów, wiz i innych spraw, które załatwiamy w konsulacie. Jakie są godziny przyjęcia urzędu i w jaki sposób możemy się z nimi skontaktować? Mm-hmm. Ogólnie sama ambasada jest otwarta od godziny 9 do 16 poniedziałku do piątku, natomiast to, co nas głównie interesuje, jeżeli chcemy coś załatwić, to jest konsulat. W tym momencie konsulat pracuje w poniedziałki, środy i piątki i przyjmuje interesantów od godziny 9.30 do 12.30. Jeśli chodzi o kontakt, no docelowo mailowy i telefoniczny, no ale jak wiemy, jest z tym czasami ciężko, żeby się do urzędu dodzwonić. Natomiast ogólnie no, mail i telefon, tak jak standardowo. Musimy też zaznaczyć, że godziny pracy konsulatów są zmieniane, tak więc na dzień nagrania tego materiału mamy takie informacje, że w takich godzinach konsulat przyjmuje, natomiast musicie Państwo wziąć pod uwagę, że te godziny czy dni przyjęcia mogą się zmienić. I też ważna informacja, o której sobie często, której sobie nie zdajemy sprawy, to jest to, że konsulat też ma wolne w czasie dni wolnych w swoim kraju. Czyli konsulat najczęściej jest zamknięty wtedy, kiedy mamy święta w Polsce, ale też jest zamknięty wtedy, kiedy są święta w danym kraju, do której ta ambasada kraju należy. Jakie sprawy możemy załatwić w konsulacie Egiptu i jak przebiega ten proces, na co byśmy zwrócili uwagę? No, spraw w konsulacie Egiptu możemy załatwić całkiem sporo, przede wszystkim wizy. Jeśli chodzi o to, jakie wizy wydaje konsulat, no to są to głównie turystyczne i biznesowe. I głównie dla cudzoziemców, którzy po prostu mieszkają w Polsce i takich wiz potrzebują. Polacy wizy do Egiptu mogą uzyskać tak naprawdę na trzy sposoby, bo jest to wiza uzyskiwana na granicy po przylocie, jest to wiza uzyskiwana elektronicznie, albo właśnie wiza wydawana przez konsulat w Warszawie, o czym często ludzie zapominają, że też jest taka opcja. A też taką wizę biorąc do paszportu przed wyjazdem możemy sobie wyrobić. Oprócz tego w ambasadzie Egiptu możemy zalegalizować dokumenty do obrotu prawnego w Egipcie. To, co jest istotne, to, że wszystkie dokumenty muszą być odpowiednio przygotowane, czyli wcześniejsza legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych albo innych instytucjach, plus no, tłumaczenie dokumentu na język angielski bądź arabski. No i oprócz tego ambasada też oferuje usługi dla obywateli swojego państwa, którzy po prostu mieszkają w Polsce i mogą potrzebować chociażby czy wyrobienia paszportu, czy pomocy jakimiś dokumentami. I też ja dodam taką informację, że przy niektórych dokumentach handlowych czy firmowych ważne jest, żeby z dokumentu wynikało, że dokument ma być używany na terenie Egiptu. Czasami jest to wymóg konieczny. Jeśli nie wynika jasno z dokumentu, że on będzie używany na terenie Egiptu, konsul może odmówić legalizacji takiego dokumentu. W czym my możemy pomóc? Jeśli chodzi o ambasadę Egiptu i dlaczego warto z nami się skontaktować? Jeśli chodzi o ambasadę Egiptu, no jesteśmy tam dość regularnie. Robimy sporo wiz, sporo legalizacji. Myślę, że taki główny powód, dla którego warto jest z nami współpracować, jeżeli chodzi o tę ambasadę konkretnie, to rzeczywiście czasami jest się ciężko z nimi skontaktować. No wiadomo, że mają po prostu dużo pracy, dużo telefonów. Dodatkowo no fakt, o którym też wspominaliśmy wcześniej, święta. Jeżeli ktoś ma przyjechać specjalnie do Warszawy z innego miasta i okaże się, że po prostu nikogo w tej ambasadzie nie ma w konsulacie, a konsulat też nie wymaga wcześniej, żeby się umówić na spotkania, więc takie sytuacje się zdarzają, że przyjeżdżamy i jest pusto. Wysyłając dokumenty do nas, no mają Państwo pewność, że
jeżeli nie złożymy ich we wtorek, bo będzie zamknięte, to pójdziemy tam w środę. No i nie narażają się klienci na dodatkowe koszty. No i też myślę, że fakt, że dokładnie wiemy, co robimy, czyli wiemy, jakie dokumenty przygotować, co jest potrzebne do aplikacji wizowej. Wiemy też, ile trwa taka procedura w przypadku obcokrajowców, niektóre narodowości. Mają tę procedurę dłuższą, trwa to nawet miesiąc czy dwa miesiące, więc myślę, że warto jeszcze wcześniej skontaktować, żeby też potwierdzić sobie, ile to potrwa w naszej sytuacji, bo standardowo to jest tydzień, czasami to są dwa miesiące. Kiedy bukujemy wycieczkę, no, ta informacja jest dość istotna, ile to potrwa. Sumując, jeśli chodzi o ambasadę Egiptu, polecamy kontakt z nami, najlepiej z nami. Będziecie mieli Państwo pewność, że te dokumenty będą przygotowane odpowiednio. Jeśli nawet czegoś brakuje w tych dokumentach, możemy bardzo szybko je uzupełnić. Konsulat Egiptu jest mocno zajęty, dlatego też czasami trudno jest z nimi się skontaktować. Jeszcze jedna taka uwaga, że ten okres czy też czas realizacji dokumentów jest teoretycznie określone, natomiast czasem się zdarza, że te dokumenty nie będą przygotowane na, pomimo tego, że Państwo otrzymaliście taką informację, że dokumenty będą gotowe na ten i ten dzień, może się okazać, że z jakichś względów one nie będą przygotowane. No i wycieczka do Warszawy po to, żeby przejechać się do konsulatu, czasami nie jest dobrym pomysłem, dlatego też polecamy kontakt na przykład z nami. Na koniec tego filmu zostawimy dane kontaktowe do nas, zachęcamy przesyłać zapytania, kontaktować się, dzwonić w tych czy w sprawach innych związanych z legalizacjami i wizami do Egiptu. Zapraszamy. Dokładnie, zapraszamy.